Loża radiowa. W Loży Radiowej jest już nasz gość, Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Temat mieszkania chronione. Dzisiaj takie mieszkanie w Opolu jest uruchamiane. Co to w ogóle jest mieszkanie chronione? Właśnie tak jak zajawialiśmy temat, ono ma chronić kogoś, czy ma chronić przed czymś? Mieszkanie chronione to jest taka forma pomocy społecznej, w której osoby na przykład usamodzielniające się przebywają, uczą się samodzielnego życia pod okiem specjalistów, na przykład pracownika socjalnego bądź opiekuna usamodzielnienia, którego sobie same wyznaczyły. Dlaczego chronione? Dlatego, że te osoby niejako są wspomagane przez osoby trzecie, chociażby z systemu pomocy społecznej, które pozwalają, czy też pomagają im powrócić do społeczeństwa, do pełnej takiej aktywności i społecznej, i zawodowej. Czy to są osoby, które dorastają, na przykład, nie wiem, wychowankowie domów dziecka, czy to są osoby, które się z jakiegoś powodu stały się osobami wykluczonymi, wypadły z takiego normalnego obiegu i chcą wrócić? Co do zasady, mieszkania chronione to w ogóle jest taka forma, która nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób usamodzielniających się, ale w materii tej projektu właśnie zajęliśmy się typowo usamodzielnieniem. Usamodzielnić się można z różnych form instytucjonalnej pieczy, bądź z rodzinnej formy pieczy. No to tak. A instytucjonalna to jest bidul. Instytucjonalna to wszystkim znana jako dom dziecka, a forma taka rodzinna to rodzina zastępcza, którą myślę, że tu każdy będzie kojarzył, tak? Bo mamy to oczywiście rodziny jeszcze spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe. Natomiast i również inne ośrodki szkolno-wychowawcze czy resocjalizacyjne, które taka osoba opuszcza i w tym momencie też jakby rozpoczyna ten proces usamodzielnienia. I dla niej takie mieszkanie również jest, czy może być dedykowane. Takie jedno mieszkanie na całe Opole? Zastanawiam się nad tym, bo pewnikiem tych dzieci, które opuszczają, czy to rodziny zastępcze, czy to domy dziecka, dom dziecka akurat do Polski, no jest więcej. I co, oni na rok idą do tego mieszkania, tylko mogą rok tam przemieszkać? Jak to jest zorganizowane? To jest tak zorganizowane, że przede wszystkim zawsze się bierze pod uwagę w przyznawaniu takiego miejsca w mieszkaniu chronionym dla tych osób, które rzeczywiście tego najbardziej potrzebują, są na przykład w najgorszej sytuacji. I tutaj uważam, że partner, czyli miasto Opole i realizator tego zadania, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, bardzo fajnie sobie to wymyślił, bo akurat wzięli pod uwagę samotne matki z dziećmi. Więc myślę, że to jest rzeczywiście trudna grupa. Na pewno no, w dużo gorszej sytuacji życiowej, prawda? Bo to nie jest tylko ta osoba usamodzielniająca się, ale również już posiada dziecko, którym się należy opiekować. Więc akurat Opole postawiło na taką kategorię. Rzeczywiście, mieszkań jest za mało, no bo co roku taki proces usamodzielnienia rozpoczyna około 500-600 osób, to w zależności oczywiście od roku. Średnio na to patrząc. W regionie? W regionie, tak. Natomiast no, mieszkań w regionie jest niewiele. Ogółem jest ich 78, natomiast jeżeli chodzi o tą grupę, czyli osoby usamodzielniające się, to tylko mamy 5 mieszkań i 14 miejsc. Stąd też w ramach możliwości, które udało się tutaj pozyskać, dzięki tak szerokiemu partnerstwu, które realizujemy w ramach tego projektu, bo to jest 17 partnerów, 14 gmin, miasto Opole, powiat Krapkowice i również organizacja pozarządowa, dzięki temu, że nagromadziliśmy na tyle środków, zadań tak zwanych miękkich, typowo merytorycznym, udało się nam uzyskać środki na inwestycje, które pozwoliły na to, żeby uruchomić takie 3 mieszkania chronione w ramach projektu, łącznie dla 10 osób usamodzielniających się. Więc to w stosunku do tego, co mamy, uważam, że jest spora liczba. Ile oni mogą mieszkać w takim mieszkaniu? Jak długo? Oczywiście jest to mieszkanie chronione i w związku z tym osoba tam może przebywać na określony czas. To jest z góry w pewnych warunkach, porozumieniach ustalone, czyli do czasu zakończenia na przykład procesu usamodzielnienia się, co może się zakończyć poprzez koniec nauki bądź uzyskanie w inny sposób mieszkania, na przykład, nie wiem, zasobów komunalnych gminy. Więc tu jest taka różnica pomiędzy mieszkaniem chronionym dla osób usamodzielniających się, a na przykład dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, że te drugie mogą pozostawać w mieszkaniu chronionym na czas, przez czas nieokreślony.
Natomiast w przypadku usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej to wyłącznie na czas określony właśnie do czasu uzyskania samodzielności, różnie rozumianej w zależności od indywidualnego programu usamodzielnienia, który jest wcześniej przygotowywany i który również jest warunkiem zamieszkania w takim lokalu. A o innych rozwiązaniach programu Bliżej Rodziny i Dziecka powiemy za chwilę. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z Agnieszką Gabruch, zastępcą dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Polityki społecznej, tak. Ale pokrewne to jednostki. Pani Agnieszko, a czym takie mieszkanie różni się od normalnego mieszkania? To tak jak już wcześniej wspominałam, przede wszystkim tym, że jest wspierane przez osoby trzecie. Czyli tak od strony budowlanej się niczym nie różni? Od strony budowlanej to ona się niczym nie różni. Ona ma mieć wszystkie pomieszczenia, ma mieć kuchnię, ma mieć łazienkę, dostęp do wszelkich mediów, ma mieć oczywiście pomieszczenia do spania, ewentualnie wygospodarowane miejsce do nauki, jeżeli tam na podstawie indywidualnego programu usamodzielnienia osoba ma kontynuować naukę. Samotna matka z dzieckiem, czyli pewnie dwie albo trzy mamy w takim mieszkaniu. Tam będą dwie mamy i dwoje dzieci, tak jest zgodnie z założeniem projektu i myślę, że też w toku realizacji właśnie tak będzie. Liczycie na to, że jak długo zajmie im usamodzielnienie się? Bo zastanawiam się, kiedy następni będą mogli, powiem kolokwialnie, skorzystać z tego mieszkania. To ciężko powiedzieć. Ja myślę, że tutaj trzeba pozostawić szansę specjalistom, którzy będą prowadzić te indywidualne programy usamodzielnienia. Także myślę, że na podstawie pewnego rodzaju współpracy, porozumienia czy spisanego planu, no to już będą tą ścieżkę w sposób indywidualny prowadzić wobec tych osób. Na pewno tym matkom dużo trudniej będzie, prawda, niż każdej osobie, która sama o sobie decyduje, tak? Jak to jest pojedynczy wychowanek, no to wiadomo, że na pewno mu jest łatwiej. To jest kosztowna operacja, prowadzenie takiego mieszkania? Czy to jest kosztowna operacja? No w przypadku projektu miasto Opole przekazało na ten cel własny lokal komunalny, który z środków projektu został wyremontowany, doposażony w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, jakieś RTV, AGD, niezbędne meble, komputery jako pomoc w nauce. No to różnie można szacować. No, całość tego zadania łącznie z prowadzeniem indywidualnych programów usamodzielnienia to około 390 tysięcy złotych, czego tak jak mówię, lokal tutaj stanowił wkład własny. Takich mieszkań mamy więcej w regionie. To jest, rozumiem, część tego dużego projektu Bliżej Rodziny i Dziecka, tak? Czy to jest cały program, tak się nazywa? Nie. Mieszkanie chronione, które jest tworzone przez partnera, przez miasto Opole, jest tylko jednym z elementów, jest jednym z zadań i właściwie to zadanie nie polega tylko i wyłącznie utworzenia mieszkania chronionego, tylko to zadanie to jest prowadzenie indywidualnych programów usamodzielnienia w mieszkaniu chronionym. I składało się właśnie z takich elementów jak najpierw utworzenie tego mieszkania, a później praca z tymi osobami, które w tym mieszkaniu będą przebywać. Natomiast w ogóle to jest tylko jeden z wielu elementów projektu, dlatego że to jest duży projekt, partnerski, kompleksowy. Tu jest 17 partnerów, mamy 14 gmin, właśnie wspomniane miasto Opole, powiat Krapkowice i również organizację pozarządową Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Każdy według swoich kompetencji, czy to ustawowych, czy też doświadczenia, umiejętności w przypadku OCDL-u, prowadzi przypisane jemu zadania. A potrzeba pomocy osobom takim właśnie, które usamodzielniają się, jest coraz większa? Coraz więcej jest tych osób takich właśnie, które potrzebują tej pomocy? Czy raczej widzicie spadek? Znaczy średnio rocznie proces usamodzielnienia, jakby on utrzymuje się, ta tendencja. To jest tak jak mówiłam, średnio 500, 580 do 600 osób, które rozpoczynają proces usamodzielnienia się. To, że jest potrzeba, no to wynika z tych liczb, które wcześniej wspomniałam. Co do zasady w ogóle lokali na przykład brakuje socjalnych, tak? A jeżeli mowa o mieszkaniach chronionych, to tak jak wspomniałam wcześniej, no jest tylko 5 mieszkań z 14 miejscami przeznaczonymi stricte dla tej właśnie grupy odbiorców. Ja jeszcze czytam, że około 5 tysięcy opolskich rodzin ma problemy opiekuńczo-wychowawcze. 5 tysięcy rodzin?
No troszeczkę w stosunku do poprzednich lat ta liczba spadła. W tej chwili według danych za 2015 rok z takiego badania ocena zasobów pomocy społecznej, którą Regionalny Ośrodek prowadzi, to jest około 4600 takich rodzin. Tylko że trzeba pamiętać, że to są osoby, które są zarejestrowane w systemie pomocy społecznej. Czyli my nie mamy wiedzy o takich rodzinach, a one na pewno są, które jakby otrzymują wsparcie z różnych, czy też są objęte wsparciem przez inne systemy. No tak, a tutaj jeszcze jest poruszany temat asystentów rodziny. Podobno mamy ich za mało w województwie. Tak, mamy ich za mało. Co prawda asystent to jest ciągle jeszcze stosunkowo młode stanowisko w systemie pomocy społecznej, bo wprowadziła je tak formalnie w 2012 roku. Pierwsze stanowiska powstawały po tym, jak się pojawiła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I mamy ich za mało. W tej chwili mamy ich 87. Według danych, o których już wspominałam, w samym projekcie utworzyliśmy 15 takich nowych stanowisk. A ile byłoby ich potrzeba? No i w ogóle po co oni są, ci asystenci rodziny? Prostym takim, matematycznie licząc, jeżeli jest 4600 takich rodzin, jeden asystent może objąć nie więcej niż 15 rodzin pomocą, to ponad 306 według moich wyliczeń powinno ich być w województwie, żeby zaspokoić te potrzeby. Przypomnijmy, po co ten asystent jeszcze tylko? Wspiera rodziny. Wspiera rodziny, dokładnie. Pierze, gotuje, sprząta? Absolutnie. Doradza. On asystuje, pomaga, nie wyręcza, czyli nie pierze. On pokaże, jak prać, on pokaże, jak gotować, pokaże, jak wychować dziecko, pokaże, jak gospodarować finansami rodziny, tak żeby w miarę wyprowadzić tą rodzinę na prostą. Ale po co to jest? Przede wszystkim po to, żeby ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. To jest tak zwany element działań prewencyjnych skierowanych właśnie do tych rodzin. I tym samym, żeby potem te dzieci nie musiały przechodzić przez dom dziecka, potem usamodzielniać się właśnie w mieszkaniu chronionym. Przypomnijmy, naszym gościem była Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.